Witam wszystkich z tej strony pół człowiek, pół grzyb. Witam wszystkich serdecznie na kanale Mokosz Official. Dzień dobry. Długo oczekiwany filmik dzisiaj, mianowicie o porównanie inseminacji a krycia naturalnego, czyli co jest lepsze. Oczywiście, tak jak praktycznie ze wszystkimi porównaniami, tutaj też Wam powiem od razu, że jak dla mnie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla jednych osób z taką sytuacją lepsze będzie krycie naturalne, a dla innych osób z taką sytuacją będzie lepsza inseminacja. Tak więc no, tyle chciałam powiedzieć. Koniec odcinka! Jednak zanim zaczniemy omawiać sobie plusy, minusy inseminacji, krycia naturalnego, ja muszę zrobić sprostowanie do poprzedniego odcinka, znaczy nie do poprzedniego, tylko do odcinka o inseminacji. Czyli ja tam powiedziałam błąd w jednym słowie. I to ja nie mówię, że w jednym słowie, w sensie czepiacie się jednego słowa, nie. Czy tak, czepiacie się jednego słowa, ale to było dość ważne słowo. Powiedziałam, że inseminacja to jest sztuczne zapłodnienie. Otóż no nie. Inseminacja nie jest sztucznym zapłodnieniem, jest tylko sztucznym unasienianiem. Samo zapłodnienie jest jak najbardziej naturalne. Nic tu jakby człowiek nie ingeruje, ale sztucznie doprowadzamy nasienie. Więc jest to sztuczne unasienianie. I bardzo serdecznie dziękuję za zwrócenie uwagi, bo no to jest taki konkretny błąd. Tak, konkretny. I lecimy z tematem odcinka. Zaczniemy od plusów i minusów krycia naturalnego i od razu mówię, że totalnie nie robiłam tu plus, minus, tak na zmianę, tylko jak mi się, co mi wpadło do łba, to po prostu zapisałam jako plus albo jako minus. I zaczynamy. Pierwszy plus to będzie koszt. Ogólnie krycie naturalne w porównaniu do inseminacji jest tańsze, ponieważ no nie trzeba, to jest podkreślenie, nie trzeba, można, ale nie trzeba wykonywać badań USG, czyli czy ten jajnik, w sensie czy nadchodzi owulacja, czy nie, czy jest ruja, czy nie. Nie, tu możemy po prostu podstawić kobyłę pod ogiera i sprawdzić, czy ona chce, czy nie chce. Minusik krycia naturalnego to to, że mamy mniejszy wybór ogierów, mniejszą stawkę ogierów, ponieważ jeżeli mamy klacz do krycia i chcemy kryć naturalnie, no to mamy jakiś tak mniej więcej kilometrową odległość, do której, którą możemy pokonać tą klaczą do tego ogiera, tak? No bo pamiętacie, że musimy tą klacz do tego ogiera dowieść, tak? Ewentualnie, o czym ja nie wiedziałam, że ktoś musi tego ogiera dowieść do naszej klaczy, bo też jest taka opcja. Przez to, że mamy ograniczony jakby promień, po którym możemy się poruszać, mamy też ograniczoną ilość ogierów. Następny minus to przenoszenie chorób. Przykładem takiej choroby przenoszonej drogą płciową, chociaż nie tylko, bo ta choroba jest też przenoszona drogą po prostu na przykład kropelkową, to popularny ostatnio herpes wirus. Jej! W przykryciu naturalnym mam możliwość kontuzji klaczy, jak i ogiera. Następny minus, czyli jeden skok ogiera na jedną klacz. Myślę, że ten akurat podpunkt wytłumaczę Wam lepiej przy tym samym podpunkcie w inseminacji. Plusem jest to skuteczna metoda. Następny plus jest to metoda, no według mnie, dość łatwa, bo tak naprawdę jedynym największym zachodem to jest zawiesienie klaczy do ogiera, no i potem jej odebranie, tak naprawdę. I mi się wydaje, że to jest o wiele łatwiejsza metoda. Nie uwierzycie, ale pół filmu mi się nie nagrało, bo mój telefon stwierdził, że mnie nie poinformuje dźwiękowo, że przestał nagrywać. Super po prostu, cieszę się. Inseminacja. Pierwszym minusem inseminacji to jest dość duży koszt. W sensie to jest dość duży. No zależy dla kogo, co jest droższe, tak? Drogie. Ale w stosunku do krycia naturalnego jest to droższe. Dlaczego? Ponieważ przy inseminacji musimy konia, kobyłę albo postawić do kliniki, albo jej nie stawiać, zostawić w swojej stajni, ale i w opcji klinicznej i nieklinicznej do klaczy musi przyjeżdżać ktoś, konkretnie weterynarz na przykład do rozrodu, znaczy do rozrodu. Weterynarz, który zrobi Wam USG tej klaczy, mianowicie jajnika, i sprawdzi, czy tam jest na pewno jajeczko i czy już nadchodzi owulacja. I to jest mniej więcej tak przez tydzień, w najlepszym przypadku, codziennie.
przez tydzień. Plusem jest to, że mamy ogromną ilość ogierów. Ogiery polskie, zagraniczne z tej strony, z tamtej. Nawet ogiery nieżyjące, których nasienie jest zamrożone. Możemy wybierać i wybierać. Następny plus, nie są przenoszone żadne choroby, ponieważ aby nasienie danego ogiera mogło zostać użyte, musi być ono sprawdzone pod kątem jakościowym po prostu, czyli czy nasze, czyli czy jego plemniki są zdrowe, nie są zmutowane, są prawidłowo zbudowane, czy dobrze się ruszają, z jaką prędkością, ile ich jest i tak dalej, i tak dalej. Nie ma ryzyka, że klacz kopnie ogierę albo ogier uszkodzi klacz. Po prostu no, ani ogier, ani klacz się nigdy na oczy ze sobą nie widzą. A na pewno nie podczas zapłodnienia. Więc no, nie ma kontaktu fizycznego, nie ma ryzyka urazu. Jeden skok ogiera to kilka dawek nasienia. Jakim cudem? Mianowicie, moi drodzy, ogier, który oddaje nasienie do inseminacji, robi to na fantomie. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to niech pisze sobie w internet, jak wygląda fantom do pobierania nasienia u ogiera. To jest takie sztuczna klacz. Tam ogier oddaje nasienie i to nasienie po sprawdzeniu jest rozrzedzane, więc z jednego nasienia mamy kilka dawek. Ta-da! Jest to metoda skuteczna, ponieważ jest od początku do końca kontrolowana przez osoby z wykształceniem wyższym. I jak dla mnie największy minus inseminacji to jest to, że jest przy tym trochę zachodu. No szczególnie u mnie, kiedy Dori, bo Dori będzie inseminowana, jest ten problem, że słabo widać u niej ruje. Naprawdę. To jest tragikomiczne dla mnie i to jest dla mnie najgorsze. To, że nie widzę rui. Ogólnie Dori jest zdrowa, od razu mówię, że jest zbadana, jest zdrowa. No ale po prostu taką kobyłę klacz trzeba wywieźć na klinikę, a jeśli nie, no to trzeba codziennie zapraszać do siebie weterynarza, trzeba pilnować tej rui, trzeba zamawiać nasienie, trzeba to nasienie odebrać, potem odesłać kontener, potem jeszcze kilka razy sprawdzić, czy na pewno to nasienie jakby doszło do zapłodnienia i tak dalej, więc roboty przy tym trochę jest. I czemu Dori będę inseminować, a parcie kryć naturalnie? Powody są proste. Parcie ma swojego kandydata dość blisko, to jest dżihad. Ogier bardzo mi się podoba i mam wrażenie, że będzie dobrym dawcą genów. I dlaczego akurat dżihad? Ponieważ parcie z koniem małopolskim, z księgą główną, ona jest po wystawach, po jakichś zakładach treningowych, bla bla bla, jest po prostu bardzo dobrą przedstawicielką koni rasy małopolskich i dżihad też takim jest. A jeżeli chodzi o Dori, to do Dori ja potrzebuję konia, który jest mało masywny, bo Dori jest masywna niestety. Jeżeli ktoś mi powie, że Dori to ziemniak albo wygląda jak ogier, no to hehe, śmiech na sali, no nie. To już wtedy wiem, że mam do czynienia z osobą bardzo mało doświadczoną w koniach po prostu. Dori po prostu jest koniem masywnym, z tendencją do tycia i od razu Wam mówię, że możecie sobie przejrzeć śmiało jej drzewo genealogiczne na bazie koni i nie znajdziecie tam ziemniaka. Nie, Dori po prostu się taka urodziła. Nie wiem skąd jej to się wzięło, ale taka się urodziła i taką ją kochać będę. No ale bądź co bądź ziemniaka. Źrebaka chciałabym mieć w lżejszym typie niż Dori. Więc potrzebowałam do tego lżejszego ogiera niż Dori i takiego właśnie ogiera wybrałam. Jest to Mordant Special, przepraszam, Manchester Red Wine z Verso La Natura. Na pewno źle coś powiedziałam, ale wiecie o co chodzi. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłego weekendu, bo dzisiaj jest piątek, jestem po pracy, jestem strana, a mam jeszcze cholerę roboty. I muszę jeszcze zmontować ten film na jutro, żeby był. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz i na razie.